Adam Anczykowski we Wrocławiu tutaj co miesiąc, może z małym hakiem, odbywają się ciągle zajęcia, warsztaty z Tobą. Jest mnóstwo różnych pytań, zagadnień, a najbardziej znaczące pojęcie, które w tej przestrzeni wokół Ciebie się gdzieś tam rozpościera, to między innymi Ormus, jednoatomowe złoto. Ja rozumiem, że, bo wiesz, jak jest Adam z tym Ormusem, w Polsce jest kilka osób, które ten Ormus tworzy troszkę inaczej niż Ty i jest, myślę, dużo osób, które na własną rękę to robi. Jest potrzeba, żeby pewne rzeczy powiedzieć, co tu jest ważne? Tak, co jakiś czas albo ludzie dzwonią do mnie z pytaniami, że sami robią Ormus, albo mi przynoszą na wykłady Ormus do własnej roboty? Zakupiony na Allegro. Aha, na przykład, żebym przetestował, czy to jest Ormus. A jeden z ludzi, których w ogóle nie znam, zadzwonił do mnie, że kupił na Allegro Ormus i dał do analizy chemicznej i tam była ziemia okrzemkowa i cukier. To już oszustwo. To oszustwo. Po prostu ludzie widzę, że oszukują na całego, że tak powiem. Oczywiście nie zaszkodzi ziemia okrzemkowa i cukier, ale po co płacić za to na przykład 150 zł za parę gram. Ale odróżnimy, Adam, dwie rzeczy. Po pierwsze, robienie Ormusa solidnie, różnymi ścieżkami, drogami, tak, to może mieć w przypadku, nie wiem, kolegi Ryszarda Piotra, który to robi tak prywatnie na własne potrzeby i przyjaciół, czy Stanisława Szczepaniaka, który bardzo rzadko robi Ormus bezpośrednio z złota i ma jakąś bardzo solidnie przemyślaną procedurę. I robisz Ty, o czym tutaj myślę, że warto przypomnieć jeszcze raz, dlaczego i jak powstaje Twój Ormus, a od tego, co robią zwykli oszuści, po prostu dyletanci. Albo dyletanci, którym się wydaje, że umieją, tak, potrafią, a to wszystko to jest... Trzeba zacząć... Prawie robi dużą różnicę, jak to było kiedyś w reklamie. No właśnie, bo ludzie coś przeczytają albo usłyszą na YouTube albo w internecie polskim, jest bardzo mało informacji. A że większość ludzi ten ciężki język fizyków, ciężko po angielsku im rozszyfrować, to robią to mniej więcej. A to jest duża różnica, ponieważ skala pH tutaj to jest od 0 do 14. Mówimy o zasadowości płynu, tak, prawda? Tak, skala pH. Czyli 0 to jest najbardziej kwasowy, 14 to jest to, co przeczyszcza zlew. Bardzo zasadowe. A tutaj mamy naszą wodę destylowaną 7. I tutaj mamy oczywiście 1, 2, 3, 8, 9 i tak dalej. Tylko mało kto wie, że 7 i 8 to nie jest o 1 więcej, tylko to jest dziesięciokrotność. A między 7 a 9, tutaj znowu jest dziesięciokrotność, między 7 a 9 to już jest stukrotność zasadowości. W związku z tym, jeżeli robimy Ormus i chcemy uzyskać przykładowo wynik 10, na przykład 9, 4, 1 albo 9, 4 i ktoś ma przyrząd, który mu pokazuje 9, 4, bo kupił przyrząd za 700 zł, który tu mam. Na przykład taki przyrząd kosztuje 700 zł, co jest dosyć dużo. To jest bardzo niedokładny przyrząd. A sprzęt laboratoryjny pokazuje nam 9,1, co na pierwszy rzut oka nam się wydaje nieistotną różnicą. Tak. To wbrew pozorom... Ale to jest stukrotność. Tak? I teraz taki przyrząd, co większość ludzi używa, to jest uniwersalny przyrząd do mniej więcej określenia pH, on służy do określenia pH w glebie, w czystych cieczach, w roztworach, do wszystkiego naraz. I to jest bardzo nieprecyzyjny przyrząd. A ty używasz jakiegoś innego w swoich przygotowaniach? Tak, a ja zmuszony byłem, ponieważ nie byłem usatysfakcjonowany. Ja kupiłem taki laboratoryjny pH-meter, który kosztuje 5000 zł. I sama elektroda do niego kosztuje 700 zł. I ta elektroda jest specyficzną elektrodą, ona ma tu swój numer, jest trzeba ją skalibrować i to jest elektroda do zawiesiń, czyli do robienia Ormusa. Także jak się włoży w jakąkolwiek zawiesinę, w tym przypadku nasz Ormus, ten przyrząd i ten przyrząd, to jest niebo a ziemia. I ludzie ten błąd popełniają, bo uważają, że
wystarczy tam 1/100 więcej, czy 0,05 mniej. Natomiast w Ormusie to jest dosyć, nie dosyć, tylko to jest kluczowy próg, którego nie można przekroczyć, bo się wydzielają szkodliwe substancje. Czy ten próg jest akceptowany przez tych poważniejszych twórców Ormusów, czy też jest to próg taki, który na przykład część twórców tego dobrego Ormusa wie, że trzeba przestrzegać? Tak, oczywiście. Ci, co wiedzą o tym, to starają się to jak najbardziej przestrzegać, co jest bardzo trudne, bo ta produkcja Ormusa, ta pH nie rośnie linearnie, tylko skacze. W różnym w czasie procesu ono skacze, potem się utrzymuje na dole, potem skacze, bo ten Ormus to nie jest substancja chemiczna. On sam się tworzy. I dlatego też to jest niebezpieczne, bo można wytworzyć Ormus w sumie, który będzie zawierał w sobie jeszcze inne niebezpieczne rzeczy i dla tego, co wytwarza i dla ludzi, którym on to wysyła. Najbardziej takim znaczącym elementem, który powoduje pewne polemiki i dyskusje, jest to, że jedni koncentrują się na tym, że Ormus powinien być tworzony tylko ze złota, a ty przypominasz, tak, że to wcale tak by się musi, nawet nie powinno. No właśnie, bo jeśli chodzi o mój Ormus, to robię z czystego złota, czyste AU, czyste złoto, z pyłu, pył wulkaniczny oraz trzy rodzaje soli. W sumie 5 elementów, z których jest ta mieszanka. I to jest w formie zawiesiny. I wielu ludzi robi ten błąd, że uważa, że jak ktoś sprzedaje im proszek, to ten proszek jest silniejszy od zawiesiny. I każdemu tłumaczę, jak do mnie dzwoni, że jeżeli herbatę odparujemy na słońcu, to też będzie proszek. Ale ten proszek jest tak samo silny jak herbata, która była w szklance. To, że coś jest w proszku, nie oznacza, że to jest mocniejsze. Natomiast nie trzeba mylić czystego Ormusu z proszkiem, ponieważ czysty Ormus to jest lekko lżejszy od powietrza. Jego nie da się zażywać, tak jak ludzie myślą. Nie można otworzyć butelki i przechylić, bo on się ulatnia wszędzie. Przechodzi z butelki do butelki zaklejony. Tak więc nie myślcie, że ktoś, kto robi w proszku substancję, którą nazywa Ormus, jest czystym Ormusem, bo kosztowałby 1000 złotych. To raz. Po drugie, ten, co potrafi wytworzyć czysty Ormus, to nigdy go nikomu nie sprzeda, ponieważ jest to za mocna rzecz i większość ludzi nie może zażywać czystego Ormusu. A z kolei ci, co mogą zażyć czysty Ormus, to są takie istoty, które sami go sobie wytworzą i on nigdzie nie kupuje. Właśnie, skoro jesteśmy przy Ormusie, który tworzy organizm ludzki, tak dwa zdania dodaj, żeby nie wyglądało na to, że tylko możemy go zewnętrznie dostarczyć, ćwiczenia duchowe, sposób życia też na to wpływa. I oczywiście jeszcze tutaj trzeba wiedzieć, że jest 12 elementów ormusowskich. Złoto jest tylko jednym z nich. Potocznie się mówi ormus, że to jest złoto jednoatomowe, ale jest też przecież ormus z rtęci, cały szereg elementów i jeśli biorę pył wulkaniczny i robię z niego ormus, to się robi zupełnie inaczej niż ze soli albo ze złota, to w tym pyle wulkanicznym jest cała kompozycja ormusowskich elementów. I nie nam jest decydować, czy potrzebuje ormusa z miedzi, czy ze złota, tylko należy używać całej kompozycji, która występuje w przyrodzie, bo każdy z nich jest potrzebny. Ale Ja tylko cały czas krążę, ponieważ wokół tego, co jak ktoś pierwszy raz ogląda taką twoją wypowiedź, to żeby jakby do końca miał też jasność, jeśli chodzi o elementarz. Właściwie czym ten Ormus jest? Dlaczego mówimy o monoatomowych cząsteczkach, że one są takie ważne? Tak, ponieważ Ormus, atom, niech to będzie złota, wokół którego krąży
wiele elektronów, 78 czy 5, to jest nieistotne. Tu mamy pierwsze dwa elektrony oraz jądro. I to jądro w procesie wytwarzania Ormusa, w każdym z tych elementów, nie tylko złota, zaczyna się nagle bardzo szybko obracać. Nikt nie wie dlaczego i co powoduje ten obrót. I wtedy, gdy ten obrót jest szybki, poza zrozumienie fizyków, niektórzy z nich twierdzą, że jest szybszy od światła, prędkości światła, to jądro się robi jajowate. Tak jak baletnica, która jak chce zrobić piruet, to składa ręce i się kręci coraz szybciej. Taka cieniutka się robi, to tak samo ci fizycy tak porównują. To jądro się robi coraz bardziej wrzesionowate i strasznie szybko się kręci. I w tym szaleńczym pędzie powoduje, że niektóre z elektronów, przykładowo te dwa, zaczynają się zbliżać do siebie. I jak są tak blisko siebie, że jak działają jak jeden elektron, to wtedy te dwa elektrony tworzą parę, która się nazywa para Coopera. Para Coopera, która działa jak jeden elektron. I wtedy taki atom złota, czy miedzi, czy czegokolwiek ormusowskiego nie jest w stanie już się przyłączyć do innego atomu, bo brakuje elektronów. A będąc w organizmie właśnie w takim stanie, potrafi co zrobić lepiej niż na przykład cząsteczki złota, gdzie jest więcej atomów? No i oczywiście tak mówiłeś, że organizm ludzki ma od urodzenia, mamy elementy ormusowskie. W mózgu mamy, w moczu naszym, we krwi, one są cały czas. Tylko ktoś, kto na przykład choruje na jakąś straszną chorobę albo chce osiągnąć niezwykłą wytrzymałość organizmu, bo jest sportowcem, albo chce po prostu żyć dłużej i lepiej, to może sobie zwiększyć tą ilość ormusowskich elementów, tylko trzeba wiedzieć, że osoby wrażliwe mogą zwiększyć to o niewiele. Na przykład tylko o połowę takiej pipetki albo o 10 kropelek dziennie. A niektórzy mogą sobie zwiększyć jedną pipetkę rano i jedną wieczorem, bo są mniej wrażliwi. To nie znaczy, że to się nie dzieje w organizmie. I jeszcze raz chciałem, i to się dzieje w każdym z atomów ormusowskich. To jest ta definicja elementu ormusowskiego. Co dobrego powodują te jednoatomowe właśnie pierwiastki? Te jednoatomowe elementy nie występują w tablicy Mendelejewa. Amerykanie pracują, żeby zmienić tablicę Mendelejewa jako nowy element. I one powodują naprawę uszkodzonego DNA, rozszerzenie przede wszystkim świadomości, zwłaszcza elementy złotego Ormusa powodują rozszerzenie świadomości, po to nie jest. Po to faraonowie i inne istoty używały tego Ormusa czystego, gdzie zwykły śmiertelnik, jak brał taki Ormus faraona, to się spalał. I w tym miejscu trzeba powiedzieć, że niektórzy ludzie do mnie dzwonią i mówią, a przecież alchemicy kiedyś nie mieli pH meters. A skąd wiedzieli, jak to dobrze zrobić? Tak. Proporcje złożyć w całość. Sytuacja, odpowiedź jest jasna jak słońce, ponieważ to byli prawdziwi alchemicy i on faktycznie nie potrzebował niczego. A ty, jak do mnie dzwonisz, się pytasz, jak to robić, to na pewno nie jesteś alchemikiem. Dlatego powinien sobie kupić coś bardzo dokładnego, żeby nie przegiąć ani w lewo, ani w prawo. A prawdziwi alchemicy ani nie sprzedają na Allegro, ani nikogo się o nic nie pytają. I przykładowo ktoś, kto trenuje na siłowni albo biega, taka maratonka mi napisała maila, że mimo, że nie trenowała, po pierwszy raz w życiu dostała pipetkę Ormusa i strasznie pięknie pobiegła ten maraton, w ogóle jakby jak na skrzydłach napisała. Ponieważ Ormus, jak daję mojej malutkiej córeczce, co ma już miała na przykład 3 miesiące, dostała kropelkę Ormusa, to do 3 w nocy latała, nie spała. Po prostu wulkan energii wtedy jest.
bo dziecko jak rośnie i ta energia życiowa idzie prosto do góry i dodajemy jeszcze turbo, tą jedną kropelką, to jest jakby turbo dodać. A my starsi ludzie, gdzie ta energia życiowa już nie idzie tak prosto do góry, tylko powiedzmy tak, to jak damy Ormusa, to jest takie lekkie turbo, ale jest. A niektórzy bardzo wrażliwi, to dalej dla nich jest turbo. Jest taki argument w środowisku, że w sumie nie jest dobrze podawać Ormus, ponieważ organizm sam go wytwarza i przyzwyczajamy organizm do tego, by go po prostu potem nie wytwarzać. No ale podejrzewam, że odpowiedź będzie taka, jak i mowa jest na przykład o preparatach roślinnych, które się daje ludziom. Moja odpowiedź jest taka, a czy biały cukier jest ludziom do czegoś potrzebny? Czy ktoś się uzależnia od białego cukru? 3/4 ludzkości. Albo od picia kawy. Wszystko, co jest prawie na naszym stole, się uzależniliśmy. Od jedzenia ciasta, od jedzenia białego cukru, od picia kawy, herbaty, jedzenia o określonej godzinie. To wszystko nas uzależniło. A w przyrodzie tak nie jest. Czyli tego Ormusa weźmie organizm tyle, ile potrzeba i w sumie to nie na tym polega, że on jakby przestanie potem, mówię tak, o organach, pracować, by go wytworzyć, tylko po prostu to są deficyty, które się uzupełnia, tak samo jak się uzupełnia witaminy naturalne, przykładowo w organizmie, czy minerały, które brakuje. To każdy będzie czuł, czy wziął za dużo i jest poza granicą, czy nie. Ja już biorę 1,5 roku, jak idę na badania na urządzeniach Mora z doktorem Bąkowskim i siadam, to on mówi, ty, będziesz żył 120 lat, zobacz, wszystko masz idealnie. Mimo olbrzymiego wysiłku. Mimo to, że śpię 4-5 godzin dziennie, już chyba kilka lat, bo to nawet jak się nie czuje, bo się przyzwyczai człowiek do Ormusa, to zachodzi cały czas w organizmie. To tak jak ktoś pije na początku jedną kawę, nie może spać, potem pije 10 kaw, bo 9 jest za mało. Rozumiecie, to... Ale są istoty, które strasznie to czują i wystarczy dla nich kilka kropelek i to one już wiedzą, że więcej nie. I tutaj chciałem wam pokazać ze zbocza wulkanu na Hawajach. Tu mam taką substancję, która to jest z worka substancja, nie ormusowska. I wysypiemy na to tak dla pokazu. Dla pokazu. Jeżeli weźmiemy taki neodymowy, strasznie silny magnes, który całe imadło podniesie, to nie jest w stanie się tutaj nic ruszyć, bo tu nie ma ani żelaza, ani elementów ormusowskich. Tu się nic nie rusza. I teraz... Z tej substancji, bo ja też mógłbym ludziom dać w proszku, ale proszek ma wiele wad, bo jak teraz w kropelkach podać kotu, psu, dziecku, jak posmarować sobie ranę tym? Nie da się. Proszek ma szereg ograniczeń. To jest tylko gimmick, taki trik marketingowy, że proszek to jest coś bardziej silnego. Natomiast tu możecie widzieć, jak mimo, że to jest bardzo dużo nasypane, jak to wszystko pod magnesem się porusza. Reaguje na pole magnetyczne. Tak, o. Tutaj widać opiłki. Jeśli ktoś już decyduje się na produkcję w proszku, to powinien ten proszek upewnić się, że ma elementy ormusowskie, bo może on w swoim procesie ten ormus wytwarza i jest przekonany tylko, że to jest ormus, ale de facto nie jest. I te wszystkie proszki, które mi ludzie przynieśli, to po prostu chcę ludzi uczulić, że możecie kupić sobie za 30, za 20 zł taki magnesik, wysypać sobie na kartkę, jak się nie rusza, to wyrzucamy do śmieci.
bo nie ma tam elementów ormusowskich. Prosty test, nie musicie mieć elektronowych mikroskopów. Jedyny prosty test. Czyli... I to samo, to jest to samo, co w tej butelce. Tylko to ma dużo zalet. Mojemu kotu, jak jest podrapany, rozszarpane gardło przez jakieś tam te zwierzęta leśne, no to po prostu mu wcieram w to żywe mięso, a proszkiem się nie da tego zrobić. Bo to jest roztwór tak. Po prostu, który to jest rozpuszczony. Tak jeszcze bliżej końca, Adam, ponieważ posługujemy się językiem ścisłej fizyki, kiedy mówimy o monoatomowym złocie, czy też innym pierwiastku zachowujący tą monoatomowość, w sensie cząsteczki, że jest tylko jeden atom, to co w ogóle znalazłeś ciekawego w głównym nurcie fizyki, co mogłoby być jakimś, nie wiem, efektem zainteresowania się ich tematem Ormusa, czy też nie ma takich zainteresowań fizyka mainstreamowa? Nie, no oczywiście bardzo dużo mam artykułów i około 2 stron, A4, to są odnośniki do publikacji w naukowych pismach w Stanach Zjednoczonych, gdzie naukowcy, fizycy, biochemicy, różni ludzie testują Ormus i do końca nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, tylko widzą rezultaty tych eksperymentów. Ale dlatego tak się dzieje, czyli co się dzieje, tak jeszcze, żeby to było tak czytelne. Dlaczego tak się dzieje, znaczy co się dzieje? No to, że na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, czysty ormus podgrzewając i chłodząc, on znika dokładnie określoną ilość procent, potem się znowu pojawia na oczach fizyków. Albo wkładają czysty ormus do bardzo drogiego laboratoryjnego sprzętu w NASA i w innych drogich laboratoriach, który to przyrząd nie widzi w ogóle tego. Bo w spektrum elektronów powinien pokazać właśnie 12 elementów. Złoto, srebro, platynę, palat, a nie widzi nic. To ten, który stoi, mówi, to co? Znaczy, że jest 100 gram niczego. Rozumiecie? Bo przyrządy fizyków, którzy używają, nie są przystosowane do rozpoznania, tak jak my nie jesteśmy przystosowani do widzenia istot w innych gęstościach, które są wkoło nas. Dokładnie. A to, że to działa, to jest wielokrotnie już pokazane i dlatego są te artykuły, bo gdyby eksperymenty nie pokazywały jakichś zdumiewających efektów, to po co by je powtarzano i pisano artykuły. Ja tego ludziom nie rozsyłam, bo to są bardzo zawiłym językiem pisane artykuły. Są artykuły fizyków o polu Messnera, o tych innych rzeczach, co na polski jest ciężko przełożyć. A w polskim języku chcę ludziom powiedzieć, że nie ma absolutnie nic w internecie. Dlatego się nie koncentrujcie na polskich jakichś opisach ludzi, którzy naprawdę z tego, co ja przeczytałem, to mają zerowe pojęcie o tym. Zerowe. I ormus musicie wiedzieć, tak jak Janusz powiedział, jest wszędzie, nie tylko w naszych organizmach. Jest w trawie, w rosie, na trawie, w deszczu, w rzekach, on wszędzie jest. Od zarania dziejów jest. Tylko są pewne źródła, gdzie jest dużo jego więcej. Nikt nie wie dlaczego. Na przykład w pyle wulkanicznym, w pewnych rodzajach soli, a w pewnych nie. Tylko w pewnych rodzajach soli. A czy jeżeli mamy sytuację taką, że mamy zdewastowaną na przykład przyrodę tak. Dzisiaj wszędzie i to, co spożywamy, jest bardzo zdewastowane, to też się objawia tym, że tego naturalnego ormusa tam... Nie, to nie ma nic tutaj wspólnego, ponieważ atom złota przykładowo, który tu mamy, jego nie da się zdewastować. Czy on dalej tkwi przy tych... Tkwi tam, gdzie był. Gdzie był. Tak. I musicie wiedzieć, że to nie wy tworzycie ormus, tylko ormus to jest świadomość, która się wytwarza w procesie, którego nikt nie rozumie z naukowców do końca. No, ale my też jesteśmy częścią. Tak, my jesteśmy tylko ręcami i nogami, które to pomagają jemu się wytworzyć. To jakby dobra wiadomość w związku z tym. No ale jednak okazuje się, że trzeba suplementować, sam to robisz. Nie trzeba suplementować. W sensie, proponujesz ludziom, żeby to jednak spożywać, tak. Czyli jest to potrzebne. Poza tym, co ludzie zyskują z otoczenia.
W sensie, tak, na mojej stronie tej amarantinocosmetics.com to umieszczam ulotkę, w której zamieszczam wiele stron opisów ludzi i rezultaty zażywania ormusa. Rozumiecie? Przede wszystkim to wpływa na świadomość, postrzeganie świata, funkcjonowanie całego organizmu. To są subtelne różnice nieraz, ale bardzo mocne. Kobieta na przykład, która na wsi ma ogródek, mówi, mam 70 lat, pracuję od rana do wieczora, jestem w ogóle zmęczona. Cud. Ktoś inny pisze zupełnie coś innego. Słucham? Czy nie jest zmęczony? Nie jest zmęczony, tak. Inny człowiek pisze zupełnie inny odbiór tego ormusa, bo ormus, kooperacja to jest twojego jestestwa i ormusa. To nie jest jak kosiarka do trawy. To nie jest jak aspiryna, że każdy, kto weźmie go, przestanie boleć głowa, tylko ormus pracuje z każdym na jego poziomie. To takie czasy są, kiedy mówimy o różnych urządzeniach i preparatach, że one będą działały nie tak po prostu na każdego tak samo, tylko zawsze indywidualnie do potencjału człowieka. Tak. I jeszcze ważna rzecz, co się dzieje przy zażywaniu ormusa, że wiesz, co będzie za chwilę. Jest to taka wiesz, percepcja zupełnie jakby nie z tego świata, tak. Zdolność do zobaczenia rzeczywistości, to się właściwie dopiero zdarzyć. Tak, to jedno, a drugie, że to, co pragniesz, się dzieje. To i u mnie tak jest i u ludzi, którzy opisują albo dzwonią do mnie, że myślą o czymś i to jest. Przyszukamy dane zdarzenie, którego oczekujemy bardzo. Tak, tylko to trzeba robić z lekkością, z lekkością. Nie koncentrować się, tylko leciutko sobie pomyśleć. Będę to miał, to będzie fajnie, nie będę tego miał, też będzie fajnie. A jak się kurczowo złapiemy tej idei, że muszę to mieć za wszelką cenę, to nie będzie za bardzo korzystne. Tak czy inaczej ormus temu będzie sprzyjał? O czym rozmawiamy teraz? Tej tak, zdolności. Tak. Ormus, z tego co widzę wśród ludzi, bo nikt nie wie wszystkiego o ormusie, ormus to uaktywnia. Co było u ludzi, tylko całkowicie zablokowane, bo my to wszystko wiemy i umiemy robić, tylko nie wiemy, że wiemy i umiemy robić. I ormus otwiera to wszystko. Tak, żeby dużo więcej dowiedzieć się o tym wszystkim, no to oczywiście są zajęcia, warsztaty z Adamem. Ja już tak, bo to któryś raz z kolei tych warsztatów we Wrocławiu, w Warszawie nie brakuje. Grupa się utrzymuje bardzo długo do końca, prawie w pełnym składzie, więc po raz kolejny podkreślam swoisty fenomen. Tym bardziej, że grupa się po prostu nie może zwiększać, ponieważ od tych, którzy do tej pory nie chodzi do zajęcia. Adam, czy coś jeszcze, żeby tak na koniec ormusowi dać coś takiego, wiesz, żeby ludzie poczuli, że mamy do czynienia z czymś naprawdę nadzwyczajnym i bardzo ludziom potrzebnym? Ci, którzy byliby zainteresowani więcej się dowiedzieć, to odsyłam do mojej ulotki na stronie. Tam naprawdę są ludzkie opisy, nie moje, tylko ludzi, którzy przez długi albo krótki okres używali. Oni są dla mnie nieznanymi ludźmi. To nie ja ich prosiłem o to, tylko sami mi to wysłali po to, żeby inni się też dowiedzieli. I wtedy najłatwiej jest to przeczytać, się z tym zaznajomić. Mogę tutaj napisać jeszcze motto na koniec, tak? Ta strona się nazywa. Najlepsze motto to strona literatowa dzisiejszych czasach, tak? amarantinocosmetics.com i tam jest zakładka Ormus. Ja ją uaktualniam, bo ludzie mogą myśleć, że to jest moja opinia. Natomiast gdy obcy zupełnie ludzie piszą, jak ich zwierzęta się wyleczyły z różnych strasznych rzeczy. Kopiujesz i wklejasz. Kopiuję, nie ruszając i wklejam. To cóż, Adamie, dziękujemy, życzymy sukcesów w pracy i z ormusem, by ludziom służył, no i oczywiście w tych wykładach, zajęciach, warsztatach, bo to już setki godzin, a może i tysiącach, jeśli lubię liczyć. Tak, już wiele, już 4 lata. To będą tysiące godzin przepracowane może. No jeden wykład to jest 122 godziny. 10 wykładów to jest 1200 godzin. Dziękujemy. Dzięki ormusowi też liczę na to, że będziesz żył te 120 lat, a może więcej. A przy okazji my. No dzięki, Janusz. Dziękuję bardzo.